Witam Państwa serdecznie w studiu w Parlamencie Europejskim, a gośćmi programu Onet Europa w tym tygodniu są europoseł Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. I Jan Olbrycht, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Chciałabym zająć się tematem polskich przewoźników, ich losem i protestem, który trwa na granicy polsko-ukraińskiej, a w który angażuje się ostatnio także Komisja Europejska. Zresztą to polskie władze również postanowiły zapytać Brukselę, czy poprosić Brukselę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, a unijna komisarz do spraw transportu mówi, że owszem, chociaż najpierw to w Polsce powinno się podjąć odpowiednie kroki, by ten protest powstrzymać. Eurodeputowany Złotowski, kto zawinił, dlaczego i jak rozwiązać ten problem? Zawinił oczywiście brak wyobraźni, jak to zwykle bywa. To znaczy, byliśmy otwarci na Ukrainę, na pomoc Ukrainie. Otworzyliśmy granice, pozwoliliśmy firmom transportowym z Ukrainy działać na rynku europejskim, no właśnie z powodu tego, że tam mają straty, ale to spowodowało, że oczywiście wzrosła konkurencja wobec polskich, ale także węgierskich, no i w ogóle wszystkich wschodnioeuropejskich firm. Jeżeli przed wojną Ukraińcy wykonywali 67 tysięcy przejazdów w Unii Europejskiej, no to teraz wykonują blisko 700 tysięcy, to znaczy ktoś inny ich nie wykonuje. No i stąd ten protest. Mm-hmm. Eurodeputowany Olbrycht, Polska, polskie władze, rząd Prawa i Sprawiedliwości chyba zgodziły się na to, by zrezygnować z tych zezwoleń dla ukraińskich przewoźników. Zgodziły się na przedłużenie tej decyzji. Być może to wtedy trzeba było działać. Chociaż tu się zgadzam z panem posłem, że tu kwestia braku wyobraźni. To jest niestety również brak wyobraźni środowiska rządzącego, ponieważ trzeba było przewidzieć ewentualne potencjalne skutki tego i to, że się zgodzono, a to, że nie wzięto tego pod uwagę i że nie próbowano jednak wskazać na specyfikę państwa graniczącego z Ukrainą i tego, że kwestia przewoźników przecież to nie jest nowa sprawa. Znaczy, to kwestia podziału rynku jest kwestią już ważną od dłuższego czasu. To, że wtedy zabrakło wyobraźni, że polska administracja nie zgłosiła żadnych uwag, to po prostu zgodziła się na przedłużenie tego do czerwca przyszłego roku, to oznacza tak naprawdę, że dzisiaj ponosimy konsekwencje. No, dzisiaj jest pytanie, na ile będzie można próbować pewne rzeczy renegocjować. No, komisarz odmawia tutaj, pani komisarz odmawia tutaj takich prostych działań, w związku z czym na pewno to jest kwestia bardzo poważnych bilateralnych uzgodnień między Polską a Ukrainą, bo nie wygląda na to, żeby z poziomu europejskiego zmieniano to uzgodnienie. Eurodeputowany Złotowski, nie można było wcześniej, ten rok temu, gdy było negocjowane to porozumienie, przedstawiać polskich argumentów i mówić, że takie Wtedy jeszcze nie było tych argumentów. No, nie, rozumiem, że nikt po stronie Unii Europejskiej nie wyobrażał sobie tego, że jeżeli stworzymy taką lukę, to Ukraińcy hurmem w tę lukę wejdą, a weszli bez oglądania się na nic, no po prostu oni oferują tańszy transport. No to jest sytuacja podobna do tej, którą mieliśmy w związku z pakietem mobilności. No też był pomyślany ten pakiet w taki sposób, żeby firmy z Europy Wschodniej, które dokonywały usług transportowych na terenie Unii Europejskiej, robiły to taniej niż zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa, żeby im to ograniczyć. No i tu mamy teraz tą samą sytuację przeniesioną na wschód. A unijna komisarz mówi, że Ukraińcy mają prawo, czy że sprawa może trafić do TSUE, jeśli Polska nie będzie przestrzegała tej dyrektywy, tego rozporządzenia. No tak, no, skoro Polska się zgodziła, to musi teraz się z tego wywiązać. W związku z czym, a równocześnie wszyscy wiedzą, że trzeba rozwiązać ten konflikt. Bo to nie jest tak, że zagrożenie Trybunałem spowoduje, że konflikt się rozwiąże. A nowy rząd w takim razie się tym zajmie? Musi. Musi się tym zająć. To jest rząd jakby z mojej strony politycznej. W związku z czym ja zakładam, że rząd przystąpi bardzo zdecydowanie do negocjacji z Ukrainą, szukając rozwiązań dotyczących chociażby kwestii rejestracji firm ukraińskich na terenie Polski. Prawda? Bo o to chodziło przecież. Bo nie chodzi o to, że oni wjechali na teren Polski, tylko że dziesiątki, że nie powiedzieć setki firm ukraińskich się zarejestrowały
w Polsce, w związku z czym to zmieniło całkowicie rynkowe rozwiązania. Rząd będzie musiał moim zdaniem do tego przystąpić, bo wszyscy będą patrzyli, czy rząd nowy sobie da z tym radę. A rzeczywiście są poważne konsekwencje tej blokady na granicach. Wszyscy o tym wiemy. Ale to pokazuje inny problem. To pokazuje problem z wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina jest ogromnym krajem. Nie tylko, że ponad 40 milionów obywateli, no, ale przede wszystkim ogromna produkcja rolna i także tutaj te usługi transportowe. To pokazuje, że sama jedna Ukraina ma wpływ na rolnictwo, na transport w całej Unii Europejskiej. Innymi słowy, musimy rozważyć okresy przejściowe i te okresy przejściowe muszą być dość długie. To nie jest tak, że Unia Europejska jest w stanie z dziś na jutro przyjąć Ukrainę bez żadnych warunków. No tak, tylko że sprawa jest o tyle poważna, że z jednej strony jest oczywiste, że po kryzysie zbożowym i teraz po kwestiach transportowych wszyscy wiedzą, że Unia się musi przygotować do poszerzenia o Ukrainę. Musi się przygotować nie tylko przez okresy przejściowe, w ogóle budując wewnętrzne przepisy, które będą dotyczyły rynku zbożowego, będą dotyczyły właśnie transportu. Trzeba będzie bardzo wiele rzeczy zmienić, już nie mówiąc o traktacie, który trzeba będzie zmienić. Ale to nastąpi być może w ciągu najbliższych 10 lat, a kierowcy stoją na granicy. Mm-hmm. A na najbliższym unijnym szczycie w przyszłym tygodniu planowano dać zielone światło do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych dla Ukrainy, ale teraz słyszymy, że Viktor Orban przekonuje, że nigdy na taką decyzję już w grudniu się nie zgodzi. Nie zgodzi się też na kolejną transzę pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro i rewizję unijnego budżetu związaną właśnie z przekazaniem tych środków. Da się odblokować to weto Orbana, czy jednak faktycznie te wszystkie działania zostaną opóźnione, no, na niekorzyść Ukrainy? Doświadczenie uczy, że z Viktorem Orbanem można się porozumieć, no ale trzeba spełnić... Finansowa transakcja musi być. No, trzeba spełnić te warunki, które on będzie stawiał, a przynajmniej ich część. Więc te rozmowy jakiś czas potrwają, nawet jeżeli to się przedłuży, no to się przedłuży, ale oczywiście pomoc Ukrainie, zwłaszcza ta finansowa, musi być udzielona, bo to leży w interesie nie tylko polskim, no, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Eurodeputowany Olbrycht? No, ponieważ ja się zajmuję budżetem i właśnie jestem sprawozdawcą tego MFF-u, czy wieloletniego budżetu, w związku z czym dokładnie obserwujemy to, co się dzieje. Na dzisiaj ci, którzy znają Viktora Orbana, jeżeli chodzi o jego działalność polityczną, a my go znamy, wiele lat był w naszej partii politycznej, teraz na szczęście już nie jest, to na razie Viktor Orban szantażuje. Znaczy, no, wychodzi z pewnym elementem takiego, ładnie to nazwijmy, interesu, jakiegoś dealu, ale tak naprawdę to jest szantaż. I na razie nie postawił weta. Na razie, jak to zwykle robi, na razie zapowiada weto. Czyli inaczej mówiąc, prowadzi tego typu negocjacje, że jak nie zrobicie tego i tego i tak dalej. Ale z drugiej strony... Napisał list do Charlesa Michela, szefa Rady Europejskiej, w którym sugeruje, by przełożyć tę decyzję na kolejne spotkanie. No i dobrze, no i mamy list. Natomiast do momentu, kiedy nie ma weta, czy jakiegoś, to na razie są zapowiedzi. Oczywiście Viktor Orban nie ukrywa, że zależy mu na uruchomieniu pieniędzy dla Węgier. To są dwa typy pieniądza, które są. I z jednej strony są to pieniądze z KPO, które są na dzisiaj zablokowane. I tu jest dla niego szansa, że będą odblokowywane, ponieważ jego plan przebudowy systemu sprawiedliwości jest taki obiecujący trochę, więc tam mogą nastąpić zmiany. Po drugie, zapewne dostanie zaliczkę na Repower EU, podobnie jak Polska. Tak, to już zostało zatwierdzone. To zostało zatwierdzone. Miliard euro. I po trzecie są pieniądze, te duże pieniądze na politykę spójności, które są obciążone mechanizmem warunkowości. I tak, o te pieniądze mu chodzi. W związku z czym, ale moim zdaniem, kto wie, czy nie będzie skłonny ustąpić, kiedy te pieniądze na KPO w jakiś sposób zostaną uruchomione. Natomiast z tego, co ja wiem, to zastrzeżenia co do praworządności i pieniędzy z polityki spójności są w dalszym ciągu bardzo duże i tutaj są małe szanse na to, że Komisja Europejska ustąpi. Zobaczymy, jaka będzie dynamika. Na razie Viktor Orban straszy. Natomiast
podobnie zresztą zachowuje się w stosunku do kwestii Szwecji i NATO. W związku z czym to są takie rzeczy, które są... To buduje bardzo duże problemy i niechęć w Unii Europejskiej do tego typu stanowiska. Ale jakby poczekajmy. Viktor Orbán na pewno jeszcze ma kilka innych żądań, których nie pokazuje, a które na pewno będzie chciał wykorzystać w negocjacjach. Mam nadzieję, że jednak sprawa nastąpi. Przypomnijmy, budżet wieloletni oparty jest na jednomyślności. Jeżeli nie będzie jednomyślności, nie będzie zmiany budżetu. Jeżeli nie będzie zmiany budżetu, nie będzie pieniędzy dla Ukrainy. Eurodeputowany Złotowski, no to może właśnie od tej jednomyślności trzeba odejść, żeby Unia Europejska stała się funkcjonalna i jedno państwo członkowskie, jeden przywódca nie mógł zablokować ani tak ważnej decyzji jak rozpoczęcie akcesji Ukrainy, ani pieniędzy dla państwa, które za nasze bezpieczeństwo przelewa swoją krew. Może te zmiany traktatowe, o których ostatnio była mowa w Parlamencie Europejskim i tak głośno są komentowane w Polsce, są potrzebne? No, oczywiście, że z punktu widzenia sprawności działania Unii to być może i są potrzebne, tylko że ta sprawność wtedy będzie polegała na tym, że będą kraje, które będą wiecznie czuły się nieszczęśliwe. I to prowadzi do tego, że Unia się wcześniej czy później rozleci. Właśnie dotychczasowa praktyka unijna polegająca na tym, że się usiłujemy dogadać we wszystkich sprawach, osiągnąć tak daleką jednomyślność, jaką można, to jest zdobycz Unii Europejskiej. To na tym polega dialog. A jeżeli zrezygnujemy z dialogu, powiemy nie, nikt nie ma prawa weta, tylko to najsilniejsi będą decydowali i sprawy wszystkie będą się rozstrzygały, owszem, bardzo szybko, ale głosami dwóch, trzech, czterech krajów, co z całą pewnością nie prowadzi do pogłębienia zjednoczenia Europy, tylko wręcz przeciwnie, do rys i do pęknięć. Eurodeputowany Olbrycht? No, zmiany traktatowe w przyszłości będą absolutnie niezbędne. Będą potrzebne, w szczególności jeżeli chodzi o poszerzenie Unii Europejskiej. Ale nie zagłosował pan za nimi? Ale nie zagłosował nie, pan za Nie, teraz głosowaliśmy przeciw. I od razu powiem dlaczego. Ale żeby to wyjaśnić, to jednak, jeżeli pani pozwoli, to ja bym tego chciał przypomnieć, że bardzo duża ilość spraw jest głosowana kwalifikowaną większością, o czym wielu ludzi nie wie, bo jest takie przekonanie, 70%. Że... No tak, no, jest takie przekonanie, że wszystko jest jednomyślne. No, nieprawda. Na przykład kwestie migracyjne są kwalifikowaną większością. Czyli mamy 70% już głosowanych kwalifikowaną większością, jest 30% tych, które są jednomyślne. Toczy się dyskusja, czy w niektórych z tych spraw w przyszłości odejść, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy nasi koledzy w parlamencie zaproponowali taką nieprawdopodobnie dużą reformę, która nie ma żadnego znaczenia legislacyjnego, ale jest pewnym stanowiskiem politycznym, i zaproponowali kilkadziesiąt spraw, żeby przeszły z jednomyślności na kwalifikowaną większość, i to jednym głosowaniu, w jednym pakiecie, to jest 20 stron aneksu, to muszę powiedzieć, że nasza odpowiedź była taka: nie w taki sposób, nie tak szybko, nie w sposób taki uproszczony. To wymaga bardzo pogłębionych dyskusji, nie teraz, kiedy jest wojna, kiedy w gruncie rzeczy to wszystko nabiera innego znaczenia. Także reforma i zmiana traktatu w przyszłości tak. Natomiast być może, i to jest moje zdanie, w przyszłości może się skończyć na tym, że w dwóch, trzech sprawach nastąpi odejście od dzisiejszej jednomyślności, ale to będzie bardzo długa dyskusja i będzie to, o czym pan poseł mówi, mianowicie obawa niektórych państw, że zostaną przegłosowane. W związku z czym to trzeba będzie znaleźć takie rozwiązanie. Jeżeli pani pozwoli, to warto użyć takiego sformułowania: odejście od jednomyślności musi być jednomyślne. Czyli inaczej mówiąc, wszyscy muszą się zgodzić na to, że w niektórych z tych spraw będzie lepiej, jak będzie, nie będzie jednomyślności. Ale to musi być jednomyślne i na tym polega cała złożoność. Głosowaliśmy przeciwko, bo uznaliśmy, że to, co zaproponowano, jest absolutnie na dzisiaj nie do przyjęcia. Te zmiany traktatów mają być omawiane 18 grudnia przez ministrów. Tak zdecydowała hiszpańska prezydencja, ale nie będzie ich na szczycie w przyszłym tygodniu. Nie, no nawet ich nie będzie w następnych miesiącach. W dokumentach wewnętrznych Rady znalazły się zapisy, które mówią, że ministrowie, teraz używając takiego poetycko-politycznego, pochylą się nad sprawą przypuszczalnie w grudniu 25, czyli po naszej prezydencji. A jak państwo obstawiacie, kto będzie reprezentował Polskę na unijnym szczycie w przyszły czwartek, tydzień temu? Który premier? Za tydzień. Za tydzień. No, aktualny premier.
aktualny wtedy, kiedy będzie ten szczyt. Aktualny wtedy, kiedy będzie ten szczyt. No to będzie premier Morawiecki czy premier Tusk? Zobaczymy. To zależy od polskiego Sejmu. Mhm. To nowe podejście kolegów z PiS-u. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że ja zakładam... Bo tu wszyscy sobie zadają to pytanie. Dlaczego nowe podejście? Ja pytam, bo tu wszyscy zadają to pytanie. Nie, takie bardzo otwarte. Znaczy, że zobaczymy, kto będzie premierem. Ja myślałem, że pan powie, że będzie, że przyjedzie pan premier Morawiecki. Nie, ja zakładam, że będzie nowy premier, nowy w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Czyli, że przyjedzie już premier Tusk. Bo dlaczego? Ponieważ trzeba będzie podejmować decyzje dotyczące przyszłości. Do tego potrzebny ktoś, kto będzie odpowiadał za sprawy polskie w najbliższych latach. Ja zakładam, że to będzie, co oznacza tak naprawdę, że zakładam, że pan prezydent nie będzie zwlekał. Może... Ale pod dwoma warunkami, że premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania i że premier Tusk uzyska wotum zaufania. Tak. A może prezydent Duda byłby dobrym rozwiązaniem na unijnym szczycie? Nie, no wystarczy aktualny premier. I tu się zgadzamy. Dla mnie aktualny oznacza, że to już będzie Donald Tusk. Takie mam założenie, ten, bo to będzie dla Polski lepiej. Wotum zaufania. Pytają zagraniczni koledzy w Brukseli o to zamieszanie w polskiej polityce. Co państwo odpowiadają? No oczywiście, że zawsze pytają, co odpowiadamy. No, rysujemy sytuację, jaka jest. Taka sytuacja powyborcza, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, jest największy klub parlamentarny. A z drugiej strony koalicja ma więcej głosów. No, zasady są jasne. Ten, kto ma większość, ten obdarza premiera wotum zaufania i rządzi. I bierze odpowiedzialność. To nie jest jeden przykład takiej sytuacji w Europie. Są miejsca, w których ktoś wygrywa, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Natomiast nie ma większości w Hiszpanii. Mówi, tak? I oczywiście i wtedy powierza się tworzenie rządu komuś, kto reprezentuje większość, co jest zresztą zapisane w Konstytucji. Na razie, jak nas pytają, co się dzieje, to jeżeli pani pozwoli dyplomatycznie, odpowiedziałbym, że teatr taki polityczny się odbywa bez specjalnego znaczenia. Mówi się, że w przyszłym tygodniu jedną z pierwszych decyzji, jaką może podjąć ten nowy rząd Donalda Tuska, będzie złożenie wniosku o pierwszą wypłatę pieniędzy z KPO. I nie chodzi już o zaliczkę, ale te główne środki, które są uzależnione od spełnienia kamieni milowych. Między innymi dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy takiego wniosku nie złożył. Nowe polskie władze podobno przygotowują się do tego, by zacząć uruchamiać te pieniądze. Europoseł Złotowski, to jest skazane na porażkę, czy jednak to dobry krok? Nie, no to oczywiście nie jest skazane na porażkę, dlatego że Komisja Europejska, tłumacząc się zaufaniem, stwierdzi, że ach, te tam kamienie milowe to niespecjalnie ważne, nowemu rządowi zaufamy i te pieniądze wypłacimy. No ale za co się wypłaca środki z KPO? Za faktury wykonanych programów. Rząd Morawieckiego realizuje te programy i te faktury są dostępne. Zadania są realizowane mimo braku środków z KPO i te faktury zostaną prędzej czy później zapłacone przez Komisję Europejską. Eurodeputat Olbrych, to nie będzie zgubny pośpiech, jeśli dojdzie do takiej decyzji, do złożenia takiego wniosku? Czy to ma czemuś służyć? Czemu? Jeżeli chodzi o wypłatę środków, nie mówimy o tej słynnej zaliczce, która teraz będzie, 20 kilka miliardów, ale pieniądze z KPO, oczywiście płatności będą wtedy, kiedy będzie spełniony te tak zwane super kamienie milowe dotyczące praworządności. To wtedy czyli będzie... nie tak jak mówi poseł Złotowski, że Komisja Europejska... Nie, Komisja absolutnie nie odpuści. Komisja nie odpuści i Komisja będzie oczekiwała od Polski, od rządu polskiego, żeby przedstawił dowód na to, że jej plan dotyczący reformy sprawiedliwości jest czytelny, zrozumiały i wiarygodny. I teraz mamy kilka wariantów. Albo pan prezydent wycofa swój wniosek z Trybunału, albo sędziowie się nareszcie spotkają i podejmą decyzję, czyli będzie dziennik ustaw, albo nowy rząd będzie musiał zaproponować inny sposób zrealizowania tego wymogu, czyli reformy systemu sprawiedliwości, niezależności sądów i niezawisłości sędziów poprzez cały szereg innych działań, które będą tworzyły plan. I wtedy Komisja będzie musiała przeanalizować ten plan i zaopiniować go pozytywnie, Rada zatwierdzić i wtedy będzie kamień milowy spełniony i płatności będą być robione. To, o czym mówi pan poseł, to jest rzeczywiście tak, że każdy rząd
każdy rząd może sobie próbować refinansować działania od roku 2020. Jeżeli dzisiaj jeżeli nowy rząd pośle papiery, to znaczy, że chce, żeby papiery już leżały w Brukseli, żeby są przygotowane. Jeżeli będzie spełniony kamień milowy, to natychmiast procedura ruszy. Chodzi o to, żeby już nie przeciągać niczego. I zawsze jest tajemnicą oczywiście, dlaczego rząd odchodzący, bądź ten, który już odszedł, nie posłał papierów, żeby leżały w Brukseli, tylko się kłócił o kwestie praworządności, a nie tyle się kłócił, ile się zgodził, a potem się nie zgodził z tym, na co się zgodził. A prezydent powinien pomagać w odblokowaniu KPO, czy jednak może stać na drodze? No i co to znaczy pomagać? To znaczy wycofać swoją skargę? Nie, no prezydent złożył swoją skargę do Trybunału po to, żeby Trybunał ją rozstrzygnął, a nie po to, żeby ją teraz wycofywać. Mhm. Niezależnie od tego, czy to pomoże, czy to nie pomoże w odblokowaniu tych środków. A nowe, gdyby były nowe ustawy, to powinien je podpisać? To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli wciąż wiele niewiadomych, jeśli chodzi o unijne środki, na które tak w Polsce wszyscy czekają. Nie, ale mamy zupełnie inną atmosferę, zupełnie inne nastawienie. Mamy jakby nowe otwarcie, jest gotowość podjęcia czy budowania planu niezależności sądów w sposób taki szybki, zdecydowany. I wydaje mi się, że jeżeli nowy rząd to zaproponuje komisji, to będzie ku temu, będzie do tego zgoda, ale komisja oczywiście będzie musiała pokazać, że ona nie działa w zależności od tego, kto jest w rządzie. Tylko komisja musi pokazać, że są pewne wymogi, które musi spełnić bez względu na to, kto będzie. Komisja już pokazała, że właśnie działa w zależności od tego, kto jest w rządzie. I to dość wyraźnie. I tu się nie zgadzamy. Co do tego zgody nigdy nie było i nie będzie. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym programie. A moimi państwa gośćmi byli eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jan Olbrycht. Dziękuję. I europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za uwagę.